Hagiwagi jest naprawiany. What? Aha, on tu ma tą maskę i mechaniczną rękę. Co jest grane? Ta maska wygląda naprawdę przerażająco. W dzisiejszym fascynującym odcinku obejrzymy sobie najnowsze trailery do Poppy Playtime Chapter 3, który będzie miał swoją oficjalną premierę w 2023 roku. Jeżeli jesteście ciekawi, co wydarzy się w chapterze trzecim, to w tym momencie kliknijcie łapkę w górę, tak jak to zrobiliście pod poprzednim odcinkiem, pod którym zostawiliście aż 12 tysięcy łap w górę. I jest to przeogromny wynik, za który wam bardzo serdecznie dziękuję. I jestem pewien, że pod tym odcinkiem wbijecie aż 20 tysięcy łapek w górę. A dzięki poprzedniemu odcinkowi do naszego kanału przybyło aż 410 nowych fanów Poppy Playtime. No i najważniejsze, w komentarzu napiszcie hashtag maska, ponieważ dzisiaj odkryjemy wszystkie mroczne sekrety tego przedmiotu z chapteru trzeciego. Dobra widzowie, znajdujemy się właśnie w Playtime Corporation i nie mam pojęcia, o co chodzi w tym trailerze. Coś tutaj będzie na pewno nowego, tego jestem pewien, tylko pytanie jest następujące. Co to jest za miejsce? Patrzcie, jest maska. Widzimy właśnie tutaj maskę, czyli prawdopodobnie jest to jedno ze zniszczonych pomieszczeń Playtime Corporation. Oczywiście znajdujemy się prawdopodobnie w Playker, czyli w sierocińcu, o którym była mowa w chapterze trzecim. Włączył się jakiś alarm, w ogóle tutaj PJ nieżywy leży. Co jest grane? Wszędzie unosi się gaz. Czyżby to był nasz koniec? Czyżbyśmy tutaj polegli? Wiem, chyba nasz bohater musi założyć tutaj maskę. To jest, w ogóle tutaj broń leży. Co jest? Szybko, zakładaj maskę, to jest jedyny ratunek przed tym wstrętnym gazem, który będzie w chapterze trzecim. Tak, jest, założył maskę i patrzcie na to, maska podziałała, czyli maska gazowa chroni przed gazem z chapteru trzeciego, który prawdopodobnie był właśnie tutaj rozpylany w Playtime Corporation. Jak sami widzieliście w tym trailerze, maska jest naszym przyjacielem, czyli chroni nas przed gazem. A co będzie w następnym trailerze? Zobaczcie na to. O nie, to jest jakieś kolejne miejsce w tej przeklętej fabryce zabawek. Zobaczcie na te ściany, wszędzie hagiwagi. Czyżby to było miejsce? W ogóle na tych ścianach jest mnóstwo brudu. Playker, czyli sierociniec. Okej, tym razem trafiliśmy do sierocińca, czyli do tego miejsca, w którym prawdopodobnie były przetrzymywane dzieci i później był używany na nich gaz. Jest to naprawdę straszne, ale najpierw tutaj musimy chyba uruchomić windę, z tego co widzę, albo znaleźć jakieś rozwiązanie, które, że tak powiem, musimy zakręcić gaz, widzicie? Wszystko w chapterze trzecim opiera się o ten wstrętny, przeklęty gaz. Zakręciliśmy gaz i teraz możemy użyć windy. O, wow, Playker, zobaczcie jak to wygląda uroczo, chociaż, no nie wiem, czy aż tak uroczo. O Jezu, te zabawki! Wszystkie rozwalone, co jest grane? Okej, mamy to, sierociniec Playker. Wow, jakiś cartoon show tu będzie, czy jakieś przedstawienie? Przedstawienie kreskówkowe? Ej, to miejsce jest bardzo ładne, powiem wam szczerze, i naprawdę nie sądziłem, że będzie ono wyglądało aż tak dobrze. Wszystko jest tutaj pięknie dopracowane. W ogóle mam jakieś bramy, zobaczcie. Brama z napisem 2, czegoś takiego wcześniej nie było. Brama z napisem 1, czerwony, niebieski kolor i zielony. Czerwony kolor prawdopodobnie oznacza Brona, natomiast zielony kolor prawdopodobnie oznacza Bugibota, czyli tego zielonego robocika. A niebieski kolor prawdopodobnie symbolizuje Hagiego Wagiego. Jeżeli zastanawiacie się, jak będzie wyglądało menu główne w chapterze trzecim, to patrzcie na to. Chapter pierwszy, chapter drugi, chapter trzeci. Wybieraj. O, patrzcie, chapter trzeci. Prototype is back. Co jest grane? Po tym, jak nie udało nam się uciec z fabryki, naprawdę wiele się wydarzyło. Spróbuj uciec z fabryki i odkryj wszystkie sekrety Playtime Corporation. Patrzcie na tą maskę. To jest prototyp. Prototyp jest w masce. Wszystko jest wiadome. Wow, i taki mamy wstęp. Kissimissi tutaj. O Jezu, ten hog jest przerażający. Co jest? Ej, wow, co? Okej, czyli prototyp jest maską, czyli to nie broń. Wow, nawet tutaj możemy sobie spauzować i zobaczcie, po tej ręce możemy sugerować, że jest to prototyp. I tak właśnie będzie wyglądał w masce. Wow, to troszeczkę jest dziwne. Wow, wow, Poppy, o nie, nasza przyjaciółka Poppy. Czy coś z nią będzie nie tak? Mami Longlegs leży, jest prototyp. Ulala, wszystko na zielono. Co tu się dzieje? Ale akcja. Jesteśmy, o wow. Czyli w Playker takie rzeczy tu się działy. Oj, oj, oj. To nie wygląda zbyt dobrze.
Patrzcie na to, mamy tu jakąś wielką misę z jakąś dziwną cieczą i zanurzoną tutaj Mami Long Legs. Prawdopodobnie to oznacza, że właśnie Mami Long Legs będzie przetopiona na jakąś inną zabawkę, albo być może będzie po prostu przetopiona na części dla prototypu, który prawdopodobnie zbiera części zabawek po to, żeby zbudować własne ciało. Oj, 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 jest, wyjdzie tutaj, jest prototyp 1006. Jest przerażający, wow. Nie wiem, czy pamiętacie to miejsce z trailera, w którym to leżała maska i rozrzucone zabawki. Patrzcie na to. Jesteśmy właśnie w tym miejscu i to wygląda przerażająco, ponieważ możemy podejść, leży zabawka Hegiego symbolizująca chapter pierwszy, zabawka Mami Long Legs, która została przepołowiona i jej tyłek został zmiażdżony, oraz głowa Brona, która prawdopodobnie będzie w chapterze trzecim, w sensie Bron będzie w chapterze trzecim, jako główny antagonista. No i jest maska. Przerażająca, straszna maska. Możemy podejść do niej z bliska i sobie, że tak powiem, się jej przyjrzeć. I mam nadzieję, że nie wydarzy się tutaj nic nieoczekiwanego, bo jak widzicie, maska jest przerażająca. Co jest grane? Maska ożyła! Maska to pająk! Co? Wow, ona uciekła! Co jest? Jakie to było creepy straszne! Co jest grane? Podeszliśmy do maski i ona po prostu stąd uciekła. Czyli to jest zupełnie nowy przeciwnik? A teraz jeszcze patrzy zza rogu. Nie, ja tam nie chcę iść, to jest straszne. Plaker jest przerażające, widzowie, naprawdę. Jest tutaj. O co chodzi? Ej, nie mówcie mi, że... Co jest grane? Maska pisze help me? Pomóż mi? Czyli maska jest tak naprawdę dobrym bohaterem? Nie, ona nas bejtuje. Uciekła i puściła gaz, no nie. No nie wierzę w to, zostaliśmy zatruci w Plaker i teraz nie ma już odwrotu. Zginiemy tutaj, to jest chyba koniec. Jeżeli to, co przed chwilą widzieliśmy, było przerażające, to walcie łapę w górę i oglądamy kolejny klip. Dobra, co mamy tym razem? O, to jest jedna z tych nagrań VHS. To jest bardzo ważne, tak samo jak ważne jest oczywiście kliknięcie subskrypcji, którą widzicie tutaj w rogu. Czyli mamy tutaj, jak używać maski. Załóż maskę, żeby oczywiście móc tutaj oddychać i żeby uniknąć wdychania oparów. Nie zdejmuj maski podczas pracy. Czyli niektórzy pracownicy musieli pracować przy jakichś chemikaliach podczas produkcji zabawek. I tu jest napisane, że nie mogą pracować w masce dłużej niż 15 minut, bo nawet ta maska nie jest w stanie ochronić ich przed tymi wszystkimi oparami. Czyli po 15 minutach muszą odejść i zdjąć maskę. A nie, muszą wymienić filtr w masce, czyli tylko 15 minut. Wow, czyli jeżeli nie wymienią filtru po 15 minutach, to wtedy po prostu tracą przytomność od wdychania tych wszystkich oparów. Jeżeli zastanawiacie się, co się stało z naszym kochanym Huggim Wuggim, który spadł w chapterze pierwszym, a tak naprawdę to my go zrzuciliśmy w chapterze pierwszym, mam dla was dobre wiadomości i odpowiedź. Na tym trailerze dowiemy się wszystkiego. Otóż Huggy Wuggy spadł na sam dół, na dole było mnóstwo gazu, którego się nawdychał, na szczęście znalazł tam maskę. Dokładnie tak, tą maskę, którą widzieliśmy w chapterze trzecim, i założył ją i dzięki temu udało mu się przeżyć. To jest totalna teoria, ale niestety jak widzicie, stracił rękę, ponieważ podczas upadku, no, obijał się o te wszystkie rury i stracił rękę. I jak widzicie, eksperyment 1006 prawdopodobnie go naprawił, ale Huggy Wuggy teraz nosi tą maskę i prawdopodobnie powróci w chapterze trzecim. Co jest grane? Zobaczcie, jaka to jest w ogóle jakościowo, jak to jest zrobione. Wow! Kolejny niesamowity trailer. Zobaczcie na to. Tu leżą jakieś macki. Co to jest? Czy to są macki z eksperymentu 1006? Patrzcie, to jest ten zielony Huggy Wuggy, który też był w jakimś trailerze, którego widzieliśmy wcześniej, ale jakby dokąd my idziemy? Czy to jest dalej Plaker, czyli ten sierociniec? Czy to już jest kolejne inne miejsce? Mami Long Legs tu leży i tak jest, jest przepołowiona. Zgadza się wszystko. Pytanie tylko, dokąd my tak naprawdę teraz się udajemy? Coś tu jest. Czy to jest Huggy Wuggy? Tak. To jest Huggy Wuggy, zobaczcie na to. Ktoś ładuje w nim energię albo pobiera od niego energię. Czy te zabawki jakby miały nieskończoną energię, która jakby generowała się w ich ciałach? Czy to jest jakaś kolejna teoria? Nie mam pojęcia, ale być może tutaj po prostu w tym miejscu Huggy Wuggy jest naprawiany. What? Aha, on tu ma tą maskę i mechaniczną rękę. Co jest grane? Ta maska wygląda naprawdę przerażająco. I być może... Wow, on żyje.
Ej, to był całkiem niezły trailer, naprawdę. Przed nami kolejny interesujący trailer i musicie go obejrzeć do końca, ponieważ zaraz to, co zobaczycie, naprawdę może odmienić wszystko, o czym myśleliście na temat Poppy Playtime chapteru 3. Niby wszystko jest okej, leży Mami Longlegs, tam gdzieś sobie leżał Huggy Wuggy, oczywiście tutaj głowa Brona i zaraz zobaczymy to, co jest najważniejsze, czyli oczywiście maska. Tu jest jeszcze głowa tego dziwnego zwierzaczka, którego imienia niestety nie znamy, no i jest maska. Ale nie zastanawialiście się czasem, dlaczego wszyscy myślą, że maska należy do Brona, a może ona tak naprawdę wcale do Brona nie należy? Może ona należy do zupełnie kogoś innego? Patrzcie na to. Kto tak naprawdę może używać maski? No jak myślicie? Napiszcie w komentarzu szybko, spauzujcie i patrzcie na to. Dokładnie tak. Może to jest maska Poppy, która, że tak powiem, ma jakiś niecny plan przeciwko wszystkim, którzy znajdują się w Playtime Corporation. Ale może tak naprawdę wszyscy się mylimy i ta teoria, którą przed chwilą powiedziałem, jest inna, ponieważ ten trailer pokaże wam coś jeszcze lepszego. Leży maska, leży Huggy Wuggy i za chwilę zobaczycie oczywiście Poppy, którą przed chwilą widzieliście. Ale być może w chapterze 3 wciąż w tym Playker dzieją się jakieś złe rzeczy i nasza kochana Poppy chce wszystko naprawić, bo też nie ma co ukrywać, mówiła, że chce, aby wszystko było tak jak kiedyś i być może Playker zostanie właśnie przez nią spalone, żeby już nigdy więcej nie robił tam chorych eksperymentów. I po to jest właśnie potrzebna maska gazowa, żeby móc oddychać, że tak powiem, podczas płomieni, chociaż powinno się używać innej maski, to być może ta wystarczy, żeby nie nawdychać się tego dymu. Być może Poppy chce tak naprawdę wszystkich uratować.